Dokładnie miesiąc temu marszałek Jakub Chełstowski zmienił strony i sprawił, że PiS stracił władzę w województwie śląskim. Nowy układ polityczny zarządzający województwem przeżywa pierwszy kryzys. Jest to okres takiej próby. Pamiętamy o tych 4 latach wcześniejszych, gdzie ta współpraca była trudna, a teraz jest to czas takiego dawania sobie szansy, kredytu zaufania i po tym miesiącu patrzymy dość optymistycznie w przyszłość. Przypomnijmy, że 21 listopada, po tym, gdy z PiS odszedł marszałek Jakub Chełstowski, władza w województwie wróciła do Koalicji Obywatelskiej, która straciła ją 4 lata temu w wyniku politycznej zdrady byłego wicemarszałka Wojciecha Kałuży. Teraz nierozstrzygnięta zostaje kwestia wyboru 5. członka zarządu województwa, którym miałby być ktoś z partii Nowa Lewica. Marszałek, którego obowiązkiem jest uzupełnienie składu zarządu, swojego kandydata już wyłonił, a jest nim pochodzący z Częstochowy Piotr Grzybowski. Od początku jest to dyskusja, w której ujmuje się zaangażowanie wszystkich ugrupowań biorących udział w obecnej koalicji rządzącej województwem. Co najważniejsze, wynik głosowania nad budżetem pokazuje, że praca marszałka i zarządu oceniana jest bardzo dobrze. Kwestia 5. członka zarządu województwa śląskiego będzie omawiana na styczniowej sesji sejmiku, choć kandydatura Grzybowskiego ma nie być potwierdzona na razie przez resztę koalicjantów. W międzyczasie powołane przez członków nowej koalicji komisje mają zająć się sprawami, które mimo zmian ciężko jest zamieść pod dywan. Afera w Funduszu Górnośląskim. Trochę wątpliwości dotyczących Stadionu Śląskiego. Fatalna sytuacja, jeżeli idzie o ochronę zdrowia. To jest po prostu bardzo zła sytuacja. Więc nawet jak się patrzy po tych kilku punktach, no to jest co robić. W nowym rozdaniu w składzie zarządu województwa śląskiego pojawili się Anna Jedynak, Łukasz Czopik i Krzysztof Klimosz. Do świąt Bożego Narodzenia pozostało niewiele czasu, co widać po wzmożonym ruchu drogowym i pędzących samochodach. Aby do wigilijnego stołu dotrzeć bezpiecznie, warto trochę zwolnić, a czasem nawet zatrzymać się na chwilę. Przede wszystkim przed przejazdami kolejowymi. Głównym takim grzechem kierujących jest brawura, lekkomyślność, lekceważenie przepisów. Najczęstszym, który rejestrujemy, to omijanie półrogatek, lekceważenie czerwonego światła, objeżdżanie zamykających się rogatek. W tym roku do 20 grudnia zarejestrowaliśmy 5 takich zdarzeń. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 3 osoby, jedna została ranna. W skali całego kraju to jest 149 tego typu wypadków, w których 30 osób niestety poniosło śmierć, 20 zostało ciężko rannych. I o tym przypominali dziś przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych kierowcom przejeżdżającym przez jeden z najbardziej ruchliwych przejazdów kolejowych w Sosnowcu przy ulicy Chemicznej. Tylko w ciągu kilkunastu minut prowadzonej na miejscu profilaktycznej akcji w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd ukarano mandatem jednego kierowcę. Ten zlekceważył czerwone światło. Droga hamowania pociągu może wynosić nawet 1300 metrów. To jest równoznaczne z 13 długościami boiska piłkarskiego. Siła, z jaką lokomotywa uderza w samochód, może być porównywalna z siłą, jaką samochód przejeżdża przez aluminiową puszkę. Przy tej okazji warto przypomnieć zmotoryzowanym uczestnikom ruchu o żółtej naklejce. Takie znajdują się na napędach rogatek lub na krzyżach Świętego Andrzeja od strony torów. W momencie, kiedy kierowcy zdarzy się sytuacja, w której samochód zostanie unieruchomiony na torach, powinien niezwłocznie opuścić go oraz możliwie najszybciej zadzwonić pod numer alarmowy, podając ważne informacje zamieszczone na naklejce. Znajduje się unikalny numer danego przejazdu, który umożliwia poprzez kontakt z numerem 112 poinformowanie o zdarzeniu na tym przejeździe. Przez podanie tego numeru operator numeru 112 jest w stanie poinformować służby kolejowe, aby zareagowały w taki sposób, że albo ograniczą ruch pociągów, lub go wstrzymają, w zależności od tego, do jakiego zagrożenia na tych przejazdach dochodzi. Tylko w tym roku do końca listopada włącznie odnotowano 7400 zgłoszeń z wykorzystaniem żółtej naklejki, z których dzięki 500 udało się ograniczyć ruch pociągów, a 200 interwencji całkowicie wstrzymało ruch na przejazdach, co pozwoliło uratować życie ludzkie. Aby ograniczyć ryzyko stworzenia niebezpiecznych sytuacji za kierownicą, warto podczas świątecznych podróży skorzystać z komunikacji miejskiej.
W tych dniach kursowanie linii ulegnie zmianie. W Wigilię 24 grudnia będą obowiązywać rozkłady jazdy oznaczone jako Wigilia. Są to rozkłady jazdy przypominające sobotnie wersje rozkładów jazdy, przy czym po południu i wieczorem ograniczana jest liczba kursów. W kolejnych dniach, czyli 25 i 26 grudnia, a także 1 stycznia, będą obowiązywać niedzielne rozkłady jazdy. Z kolei w Sylwestra 31 grudnia, podobnie jak w Wigilię, z ograniczoną liczbą kursów po południu i wieczorem obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy oznaczone jako Sylwester. Dziś mimo brzydkiej pogody w Bytomiu zadbano o świąteczny nastrój. Przy rynku głównym śpiew towarzyszył uczestnikom tradycyjnej bytomskiej Wigilii. Chodzę na Dworcową zawsze, a dzisiaj tu przyszłam. No jak mnie, ja kupuję co tydzień życie bytomskie i się dowiedziałam i przyszłam, jeszcze znajomym powiedziałam. Posiedzieć, powspominać, poprzeżywać Boże Narodzenie. Jak co roku na bytomskim wigilijnym stole nie mogło zabraknąć barszczu z uszkami. Dziś głodnych karmił sam prezydent Bytomia. Takich spotkań jest dużo w okresie świąt i to nie jest jeszcze ostatnie oczywiście. No to jest proza życia. Ona pokazuje, że życie ludzkie może wyglądać różnie. Często zbieg okoliczności powoduje, że znajdujemy się w trudnej sytuacji. Przychodzą tutaj osoby, których nie stać na ten świąteczny posiłek. Jedzą z nami barszcz, zabierają ten barszcz również do domu. Ale to też spotkanie rodzinne. Bytomskiej Wigilii towarzyszył mały jarmark, w którym swoje rękodzieła sprzedawali uczniowie bytomskich podstawówek oraz przedstawiciele jednego z domów pomocy społecznej. Wykonujemy pracę z podopiecznymi na zajęciach terapii zajęciowej. Oczywiście wykonujemy najpierw półprodukty, później to sklecamy w całość. Całe przedsięwzięcie długo to trwa, ale mieszkańcy są bardzo zadowoleni. I będą nadal, bo cały dochód ze sprzedaży rękodzieł z tego stanowiska został przeznaczony na zakup kolejnych materiałów do terapii zajęciowej. Wynalazek naukowców z Politechniki Śląskiej może zmienić medycynę. Ich powłoka implantów została przetestowana na pacjentach. Jak widać, dzięki niej można nawet uzupełnić nogę po amputacji. Implanty były wszczepiane m.in. kotom w Kanadzie, bo tam notuje się najwięcej odmrożeń kończyn u zwierząt. Jest problem taki, no, że to zwierzę się rusza, prawda? Skóra z implantów bez pokrycia po prostu obsuwa się, dochodzi do zakażeń bakteryjnych różnego rodzaju. Do tego to zwierzę cały czas się liże, stara się tego pozbyć, bo to jest ciało obce. Natomiast w momencie, kiedy my stosujemy tego typu powłoki, jesteśmy w stanie zapobiec takiemu zjawisku, czyli skóra się po prostu zrasta z takim implantem, no już nie mówiąc o kości, prawda? I to rzeczywiście jest skuteczne. To w olbrzymim skrócie potrzeba, na którą odpowiadają naukowcy z Politechniki Śląskiej. Porowata powłoka ze związkami wapnia, fosforu czy krzemu na powierzchni implantów sprawia, że zwierzę nie dostrzega tego obcego ciała. Takie implanty mogą być wykorzystywane przy skomplikowanych złamaniach, jeśli zwierzę ma nowotwór kości lub jest po wypadku komunikacyjnym, w którym doszło na przykład do urwania kończyny. Ten implant szybciej się zrośnie z kością. Są mniejsze odrzuty, zwierzęta szybciej wracają do swojego zdrowia, niepotrzebne są kolejne operacje, reoperacje, zmiany, stres u zwierząt, który jest dla nich ogromny podczas tego szczepienia. Dodatkowo ta technologia jest dość prosta, dostępna, uniwersalna na wiele różnych kształtów, dla wielu różnych kształtów implantów, wielkości, tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. Na razie nie ma mowy o tym, żeby ta technologia mogła być wykorzystywana przy wszczepianiu implantów ludziom. Jednak naukowcy nadal zamierzają rozwijać swój wynalazek. 7 godzin i 40 minut. Tyle w województwie śląskim trwa najkrótszy dzień przypadający tego roku na 21 grudnia. Tym samym to pierwszy dzień astronomicznej zimy, nazywany też dniem przesilenia zimowego. Niegdyś dzień ten hucznie świętowano z uwagi na fakt, jak dobre wiadomości zwiastował. Bowiem każdy następny miał cieszyć coraz większą dawką promieni słonecznych. Słońce każdego dnia jest niżej od punktu przesilenia letniego i my tego nie dostrzegamy, ale każdego dnia jest niżej. Dochodzi do takiego punktu jak dziś, czyli mamy przesilenie zimowe, kiedy słońce jest zaledwie 15 stopni nad horyzontem. To jest 4 razy mniej niż normalnie, czyli w ciągu najdłuższego dnia w roku.
i 4 razy krócej trwa dzień. Ale nic się nie dzieje za darmo, ponieważ w Australii w tym samym czasie na antypodach mają najdłuższy dzień w roku. W związku z tym wszystko się w przyrodzie wyrównuje. Natomiast optymistyczna informacja jest taka, że po najkrótszym, jak mówią niektórzy, najbardziej ponurym dniu w roku, każdego dnia tych minut będzie przybywało, aż oczywiście do dnia przesilenia wiosennego. Najkrótszy dzień w roku nie bez powodu nazywany jest najbardziej ponurym. Zbyt mała ilość słońca może powodować wzmożone stany depresyjne u ludzi, a wielu z nas może narzekać również na samopoczucie fizyczne. Nie pozostaje więc nic innego jak klasyczne byle do wiosny.